Lekcja pod tytułem Dodawanie ułamków zwykłych. Ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach. Tego się nauczymy w klasie czwartej. Dopiero w klasie piątej nauczymy się dodawać ułamki o różnych mianownikach. Póki co jest tak, jak napisałem. Znamy już ułamki, sporo o nich wiemy, no to teraz się trzeba nauczyć rachować, czyli dodawać i odejmować ułamki. No i popatrz, tu mamy taki przykład. 2/6 dodać 3/6. Wyobraźmy to sobie najpierw. Oto mamy dwa kółeczka podzielone na 6 równych części, no i na pierwszym zaznaczymy 2/6. Pierwsza 1/6, druga 1/6, czyli tutaj mamy 2/6. Na drugim zaznaczymy 3/6. Pierwsza 1/6, druga 1/6 i trzecia 1/6. I teraz te 2/6 musimy dodać do tych 3/6. To jak to zrobimy? Tu będzie nasz wynik, a więc znak równa się, no i tak. W wyniku zaznacza najpierw te 2/6 z pierwszego kółeczka. Proszę bardzo. No i teraz dodaję, czyli doklejam, a więc zaznaczam 3/6 z drugiego kółeczka. O, już jest gotowe. To ile mi wyszło? 1, 2, 3, 4, 5 z 6 kawałków, a więc 5/6. A więc tutaj wynik jest 5/6. Oczywiście nie będziemy sobie rysować. Tutaj było tylko po to, żeby sobie wyobrazić. A teraz jak to działa w praktyce? Napiszę jeszcze raz ten przykład. 2/6 dodać 3/6. W dodawaniu ułamków, wtedy kiedy mianowniki, czyli liczby te pod kreską, są takie same, w wyniku mianownik się nie zmienia, czyli od razu przepisujemy. To, co widzimy pod kreską, od razu do wyniku też pod kreskę przepisujemy. Natomiast wynik w liczniku, czyli nad kreską, jak obliczamy, dodajemy do siebie te liczniki, które są w obu ułamkach. Czyli 2 dodać 3 równa się 5. I tak to działa. Skoro to już wiemy, no to rozwiążmy kilka przykładów. 1/4 dodać 2/4. Mianownik przepisuje i dodaje liczniki. 1 dodać 2 równa się 3. Następny przykład. Mianowniki przepisuje, czyli liczby spod kreski 12, dodaje do siebie liczniki. 3 dodać 6 równa się 9. Następny przykład. 3/8 dodać 4/8. Mianownik przepisuje i dodaje liczniki. 3 dodać 4 równa się 7. I następny przykład. Mianownik przepisuje, jaki by on nie był, to go przepisuje i dodaje liczniki. 4 dodać 11, 15. Proste to jest, prawda? Tylko pamiętaj, ta zasada działa wtedy, kiedy mianowniki są takie same. W obu dodawanych ułamkach mianowniki muszą być takie same. Tak jak w tytule lekcji. Popatrzmy na dalsze przykłady. Odrobinę się one skomplikują, troszkę może będą trudniejsze, ale cały czas zasada ta sama. Proszę bardzo, 3/6 dodać 3/6. Mianownik przepisuje i dodaje licznik. 3 dodać 3, 6. Teraz uwaga, i na tym polega tutaj ta dodatkowa trudność. Jak już mamy wynik, o taki jak tu, tu, tu i tu, no i tu, warto spojrzeć, po pierwsze, czy przypadkiem nie można tego wyniku skrócić. To jest pierwsza sprawa. Chociaż nawet polecenie czasami nie mówi o tym, że oblicz i skróć. Powinieneś mieć taki odruch, że jak jest ułamek, to żeby go skracać. Nawet pani być może nawet na tej lekcji w szkole poświęconej dodawaniu ułamków zwykłych nie powie na ten temat ani słowa. Ale później już na sprawdzianie, jak się doda i nie skróci, oj, na pewno obniży ocenę za brak skrócenia. Odrobinkę, ale obniży. Bo przy ułamkach trzeba mieć odruch. Pierwszy, mam wynik, próbuję go skrócić. No to popatrzmy, czy 3/4 skróci się? Nie, to już jest ułamek nieskracalny. 9/12 damy radę skrócić? Oczywiście. I licznik, i mianownik możemy podzielić przez 3. 9 podzielić na 3...
to jest 3. 12 podzielić na 3 to jest 4. I to jest dopiero ułamek nieskracalny. Popatrzmy, 7 ósmych to jest nieskracalne. Tu już nic nie zrobimy, zostawiamy. 15 dwudziestych piątych można skrócić? Oczywiście. I licznik, i mianownik można podzielić przez 5. Podzielmy. 15 podzielić na 5 to jest 3. 25 podzielić na 5 to jest 5. I dopiero to jest nieskracalny wynik i ostateczny nasz wynik. No a teraz popatrzmy na to tutaj. Czy możemy to skrócić? Oczywiście. Chociażby dzieląc przez 6. 6 podzielić przez 6, czyli to mamy 1. I 6 podzielić przez 6, 1. Czy dalej damy radę skracać? Nie. Ale teraz jeszcze się zapytajmy siebie, czy przypadkiem to, co dostaliśmy, to nie jest ułamek niewłaściwy. A pamiętasz, ułamek niewłaściwy to jest taki, kiedy albo licznik równa się mianownik, albo licznik jest większy od mianownika. Jeżeli tak, to trzeba to zamienić na liczbę mieszaną, czyli wyłączyć całości. Jak? Dzieląc górę przez dół, czyli licznik przez mianownik. 1 podzielić na 1 to jest ile? Albo 6 podzielić na 6 to jest ile? Po prostu 1. I to jest dopiero ta wersja, którą można zostawić w zeszycie. O tym pamiętaj. Ja wiem, że utrudniłem trochę tą lekcję, bo dorzuciłem, nie dość, że mówię o dodawaniu, to jeszcze Ci zwracam uwagę na skracanie, o które miało miejsce tu, tu i tu. I jeszcze złośliwie mówię, jak już skrócisz, to jeszcze pamiętaj o ewentualnym wyłączeniu całości. Wiem, że dużo naraz, ale lepiej, żebym Ci o tym ostrzegł, niż żebyś później tracił punkciki na sprawdzianie. Obliczajmy dalej. 5 siódmych dodać 6 siódmych. Przepisuję mianownik. 5 dodać 6, 11. Da się skrócić? Nie. Ale licznik jest większy od mianownika, więc wyłączamy całość. Kto nie pamięta, jak to się robi, to niech sobie obejrzy lekcję o ułamkach niewłaściwych. Tam o tym mówiłem. A teraz już przypominam, że dzielimy licznik przez mianownik. Licznik podzielić przez mianownik, 11 na 7 to będzie 1, reszty ile? 4. A więc wynik jest 1 i 4 siódme. Przypominam, to jest naszym wynikiem, a reszta wędruje do licznika. Popatrzmy na następny przypadek. 7 dwunastych dodać 10 dwunastych. Mianowniki przepisuję, licznik do licznika. 17. No i znowu ułamek niewłaściwy. No to znów trzeba podzielić licznik przez mianownik. 17 podzielić na 12 to będzie 1, reszty 5. Czyli wynik jest 1 i 5 dwunastych. Tak to działa. Umiemy już zatem dodawać ułamki o jednakowych mianownikach. To teraz poćwiczmy sobie, bo to jest ciąg dalszy tego tematu, dodawanie liczb mieszanych z ułamkami o jednakowych mianownikach, tak jak tutaj. Tu wszędzie w tych wszystkich przykładach będą liczby mieszane, a gdzie ułamek będzie miał ten sam mianownik. Jak to robimy? 2 i 1 trzecia dodać 4 i 1 trzecia. Jest kilka metod. Najbardziej popularna jest taka. Dodaj najpierw do siebie liczby całkowite, te, które towarzyszą ułamkom. 2 dodać 4 to jest 6. I do tego dodaj wynik dodawania ułamków. 1 trzecia dodać 2 trzecie to będzie mianownik ten sam, czyli trójka. Licznik dodać licznik. 1 dodać 2 to 3. No i teraz jeszcze trzeba dalej to policzyć. 6 dodać 3 trzecie. 3 trzecie to już wiemy, że to jest 1 i ostatecznie mamy 7. Przećwiczymy pozostałe przypadki. 6 dodać 5 równa się 11. A teraz 3 ósme dodać 1 ósma równa się 4 ósme. A więc ostatecznie mamy 11 dodać 4 ósme skracam. Dzielę i licznik i mianownik przez 4. Więc mam 1 drugą. 11 dodać 1 druga to jest po prostu 11 i 1 druga.